Jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu w Konsulacie Generalnym Republiki Węgier w Krakowie. Jest z nami pan Janusz Bierówka, sprawca tego dzisiejszego wydarzenia tutaj. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Co jest powodem tego dzisiejszego wernisażu? Autorem obrazów, które tutaj będziemy mogli zobaczyć, jest Ottokar Skibiński. Kiedyś zainteresowałem się bardzo tym malarzem. Napisałem noty biograficzne jego w trzech wersjach. I tak się złożyło, że mogłem nabyć kolekcję jego obrazów. Blisko 30 obrazów jego jest w moim posiadaniu. I postanowiłem te obrazy gdzieś pokazać. Pierwszym miejscem jest właśnie konsulat Węgier. Nieprzypadkowo, dlatego gdyż Ottokar Skibiński namalował kiedyś właśnie ten obraz. To jest jego reprodukcja, to jest wydruk tego obrazu pod tytułem Zaduszki węgierskie. Ten obraz trafił kiedyś w ręce Towarzystwa Polsko-Węgierskiego w Krakowie, a później, ja już nie znam dokładnie drogi, trafił do Muzeum Parlamentu w Budapeszcie. W 2016 roku, kiedy obchodzono kolejną rocznicę krwawych starć z 1956 roku w Budapeszcie, ten obraz stał się ikoną tych wydarzeń rocznicowych. Ta kolekcja to jest też plon twoich regionalistycznych zainteresowań, prawda? No przede wszystkim z uwagi na to, że Ottokar Skibiński związany jest z moim rodzinnym Radziszowem. Dla mnie jest to bardzo ważne i bliskie zawsze sercu. Tym bardziej właśnie zainteresowałem się tym artystą z Radziszowem. Związana jest też jego rodzina. Jego rodzice mieszkali w Radziszowie przez pewien okres czasu, wynajmowali tam dom. A jeszcze wcześniej i z kolei dłużej, bo aż do 1950 roku w Radziszowie mieszkała jego siostra Adrianna Tomek wraz ze swoim mężem Franciszkiem. To są ci, których znamy w Radziszowie jako bohaterzy, którzy ratowali od Holokaustu rodzinę żydowską i są uhonorowani medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Co możemy na tej wystawie dzisiaj otwieranej zobaczyć? To znaczy tak, są to obrazy o przeróżnej tematyce, nazwałbym to sobie, od krajobrazów leśnych, od krajobrazów górskich, przez Bałkany, gdzie również podróżował do swojej drugiej siostry, która od okresu jeszcze przedwojennego mieszka w Belgradzie. Szczególnie bliskim mojemu sercu obrazem z tej kolekcji jest obraz Dom profesora w Radziszowie. Ten obraz rzeczywiście powstał w Radziszowie. Ten dom istnieje po dzień dzisiejszy. Jest to na Podlesiu, w niedalekiej odległości od miejsca, gdzie właśnie mieszkała jego siostra wraz z mężem Franciszkiem Tomkiem. Malował portrety znanych osób, między innymi Paderewskiego, namalował również obrazy o tematyce religijnej. Dużo obrazów, bo chyba kilka co najmniej, namalował z wizerunkiem ojca Maksymiliana Kolbe. Jeden z tych obrazów z tą tematyką, z portretem Maksymiliana Kolbe trafił do Muzeum Watykańskiego. Artysta ten prezentował swoje obrazy, naliczyliśmy w ponad 100 wystawach na terenie nie tylko naszego kraju, ale i w Europie, w różnych krajach. Ale wcześniej jego tak naprawdę chyba tą pierwszą i główną profesją to był śpiewak, śpiewak operowy. Posiadał wykształcenie profesjonalne w tych dwóch dziedzinach. Tak, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o śpiew, studiował w Pradze, studiował w Brnie. On tak naprawdę miał kilka profesji, bo zaczął od architektury. W pierwszej kolejności studiował architekturę, naśladując swojego ojca. Natomiast również Skibiński studiował malarstwo. Studiował malarstwo u najlepszego profesora w tamtym okresie czasu, u Maksa Swabińskiego w Pradze. Natomiast jeśli chodzi o Kraków, również tutaj kontynuował swoje studia i studiował
w prywatnej szkole malarstwa w Krakowie, która wtedy takowa istniała. Tutaj wykładali wybitni w tamtym okresie czasu malarze, tacy jak Jacek Malczewski, jak Józef Mehofer, jak Zbigniew Pronaszko. I to właśnie te postaci są nie tylko jego nauczycielami, ale jego przyjaciółmi. To właśnie do nich nawiązuje swoją twórczością. Wystawiał swoje obrazy w samym Pałacu Sztuki w Krakowie. Z tego, co ja sobie sprawdziłem i policzyłem, miał 12 wystaw. Jeśli chodzi o Skibińskiego, był człowiekiem bardzo skromnym, bardzo uczciwym. Jego żona również była śpiewaczką, związana była z krakowską filharmonią, z różnego rodzaju naszymi tutaj krakowskimi grupami, chórami. Zatem byli małżeństwem takim, które zdobywało środki z pracy artystycznej. Wystawa, którą dzisiaj tym wernisażem inaugurujemy, będzie dostępna dla publiczności przez najbliższe 2 miesiące tutaj w Konsulacie Węgier. Z tego, co rozmawialiśmy z panią konsul, która przyjęła mnie tutaj bardzo ochoczo i jestem bardzo za to wdzięczny, zapewnia, że jeżeli z mojej strony będzie taka możliwość, a oczywiście jest, z czego się bardzo cieszę, przynajmniej za 2 miesiące będzie można jeszcze zobaczyć obrazy tutaj. Zatem w godzinach pracy konsulatu zawsze można tutaj zapukać. Drzwi bardzo chętnie otworzą i będzie można zobaczyć obraz. Do czego zachęcamy, zwłaszcza mieszkańców Radziszowa i okolic Skawin? Przede wszystkim też ja zapraszam i będę bardzo wdzięczny, jeśli Radziszowianie, jeśli mieszkańcy Skawiny, moi znajomi, zechcą przyjść, zobaczyć kolekcję, która jest kolekcją moją prywatną, z czego jestem bardzo dumny.